Cześć, z tej strony Jacek, czyli wasz pan od filozofii. Jedno z najczęstszych pytań, jakie pojawia się w kontekście popularyzacji, brzmi: od czego zacząć przygodę z filozofią? Dlatego właśnie powstał ten dział, czytelnia, w którym będziemy omawiać książki filozoficzne mające popularyzować tę dziedzinę wiedzy. Na pierwszy ogień bierzemy książkę Roberta Rolanda Smitha Śniadanie z Sokratesem. Zapraszam. Książka Śniadanie z Sokratesem ukazała się w roku 2012 nakładem wydawnictwa Carta Blanca. Jak czytamy na tylnej okładce, została ona przetłumaczona na 18 języków. Możemy się zatem spodziewać nie lada bestsellera. Sam tytuł Śniadanie z Sokratesem sugeruje, że będziemy być może mieli do czynienia z jakąś formą sokratejskich dociekań, czyli zadawaniem pytań i próbą odpowiedzi na nie. Książka sugeruje również, że może być swoistym przewodnikiem po filozofii codziennego życia, gdzie prozaiczne kwestie stają się przedmiotem filozoficznej pogłębionej refleksji. Dokładnie tak, jak pokazywał to Sokrates. Rzeczywistość jest jednak troszkę inna, ale o tym powiemy za chwilę. W jednym aspekcie tytuł książki nie okazuje się zwodniczy, mianowicie istotnie stanowi ona przewodnik po czynnościach dnia codziennego. Rozdziały są tak posegregowane, aby odpowiadać mniej więcej czynnościom, które każdy z nas podejmuje, począwszy od pobudki, na zasypianiu kończąc, przez takie aspekty jak praca, wizyta na siłowni, zakupy, obiad i tak dalej. To wszystko sprawia, że książka rzeczywiście pokazuje praktyczny wymiar filozofii, co bez wątpienia jest jednym z jej największych plusów. Drugą niewątpliwą zaletą omawianej dzisiaj książki jest polski przekład oraz redakcja. Jeżeli chodzi o tłumacza, czyli Macieja Miłkowskiego, to wykonał on naprawdę solidną pracę i książkę czyta się fenomenalnie w języku polskim. Nie czuć nawet, że jest to tłumaczenie z języka angielskiego. Natomiast redakcja również bardzo skrupulatnie wychwyciła wszystkie błędy. Książka jest praktycznie pozbawiona literówek i innych rzeczy, no, które jak zwykle zdarzają się w trakcie procesu tłumaczenia i wydawania książek. Tego tutaj nie ma i widać, że na ten aspekt położono szczególny nacisk. Nie zapominajmy jednak, że książka Śniadanie z Sokratesem obiecuje przede wszystkim zdobycie wiedzy filozoficznej. A z tym niestety są spore problemy. Zacznijmy od tego, że książka nie może służyć nawet jako elementarne wprowadzenie do filozofii. Dlaczego? Otóż całkowicie brakuje w niej warstwy informacji na temat filozofów i ich poglądów. Okazjonalnie pojawiają się oczywiście nazwiska chociażby Nietzschego czy innych autorów, ale brakuje przy nich nawet dat urodzenia, a więc nie wiemy, w jakiej epoce żył dany autor. Poglądy wspominanych filozofów również są omawiane bardzo skrótowo, płytko i niekiedy w sposób niekoniecznie wiernie oddający ich poglądy. Jeżeli zatem szukamy odpowiedzi na pytanie, czy Śniadanie z Sokratesem nadaje się jako wstęp do filozofii, odpowiedź jest jednoznaczna i brzmi nie. Wada ta wynika przede wszystkim z faktu, że filozofia została potraktowana w sposób bardzo okrojony. Właściwie wszyscy autorzy, którzy są wymienieni w tej książce, pochodzą z tradycji kontynentalnej. Aby się o tym przekonać, warto sięgnąć do bibliografii zamieszczonej na końcu książki i zobaczyć, jakie nazwiska tam znajdziemy. Wśród autorów znajdują się Derrida, Janik, Kartezjusz, dwie pozycje Nietzschego oraz Platon. Brakuje jakichkolwiek autorów współczesnych, nie pochodzących z tradycji kontynentalnej, jak również autorów klasycznych, takich jak chociażby John Locke, Thomas Hobbes czy Immanuel Kant. To oczywiście tylko przykłady nazwisk, które powinny się pojawić w tym miejscu. Niestety żadne z nich nie pada, stąd zawartość informatywna tej książki w warstwie filozoficznej okazuje się istotnie wyjątkowo skąpa. Na stronie 12 autor pisze: nie ma tu wyłącznie wielkich idei głoszonych przez wielkich myślicieli. Oprócz paru moich własnych koncepcji znajdują się tu również odniesienia do muzyki, malarstwa, etc. Autor mówi zatem, że ta książka jest głównie dziełem wielkich filozofów, a przy okazji pojawiają się jego własne przemyślenia. To nie do końca prawda. Otóż okazuje się, że Śniadanie z Sokratesem to przede wszystkim wynurzenia samego autora, wzbogacone okazjonalnie raz na kilka czy kilkanaście stron tym czy innym poglądem filozoficznym. Niestety przemyślenia te często nie są na tyle głębokie i na tyle filozoficzne, by istotnie mogły służyć komuś, kto chce zgłębić prawdziwą filozofię. Refleksje te bywają niekiedy interesujące, ale na ogół niestety nie mają nic wspólnego z solidną filozoficzną robotą. W wydobyciu filozoficznej treści nie pomaga fakt, że książka bywa napisana niekiedy po prostu chaotycznie. Dotyczy to w szczególności pierwszego rozdziału zatytułowanego Pobudka.
nazwiska, które się tam pojawiają, są ze sobą powiązane w sposób bardzo luźny. Pojawia się tam na przykład Kartezjusz i jego teoria sceptycyzmu metodycznego, pojawia się Kant i jego teoria obowiązku, Hegel, Marx, a nawet Jezus Chrystus. I to wszystko na 6 stronach. No nie trzeba dodawać, że filozofowie omówieni w taki sposób niestety są na ogół przedstawieni w sposób karykaturalny, a nie taki, który wiernie oddawałby ich myśl. Kolejna kwestia to mimo wszystko niekiedy trudny, mało zachęcający język oraz bełkotliwy, nieco kontynentalny styl, którym posługuje się autor. Jak wspominałem, nie jest to kwestia polskiego tłumaczenia, które na ogół wypada bardzo dobrze, stąd niestety wynika to ze stylu samego autora. Aby nie być gołosłownym, podajmy tutaj dwa przykłady. Referując poglądy Emila Durkheima, Smith pisze następująco. Obaj stworzyli instytucje oparte na pragnieniu zintegrowania jednostek w ramach kolektywnego planu, który pozwalałby racjonalnie wykorzystywać ich potencjały i przeciwstawić się dezintegracji społecznej. Cokolwiek to znaczy. Natomiast bełkotliwa maniera ujawnia się na przykład w przypadku rozdziału poświęconemu oglądaniu telewizji. Smith pisze następująco. Możliwość zniwelowania odległości i uczynienia nieobecnego obecnym zawsze bowiem będzie cudem, choćby dlatego, że kryje się w tym jeszcze bardziej niesamowita perspektywa. Skoro potrafimy sprowadzić do naszego nawiedzonego akwarium kilkunastocentymetrowe duchy innych ludzi, to może pewnego dnia uda nam się przywrócić do życia umarłych. Telewizja igra ze zmartwychwstaniem i właśnie dlatego nawet wiele lat po tym, jak telewizory wylądują na wysypiskach, sama jej koncepcja pozostanie żywa. Umarła telewizja, niech żyje telewizja. Przejście od rozważań o telewizji do rozważań o zmartwychwstaniu wydaje mi się interesujące, ale w tym wypadku niestety naciągane. Wreszcie, wbrew postawie samego Sokratesa, Smith przechodzi niekiedy zbyt płynnie nad kwestiami, które wymagałyby pogłębionego namysłu i wzmożonej refleksji. Dotyczy to w szczególności ostatniego rozdziału, dotyczącego snu, gdzie rozważa on koncepcję psychoanalizy. W filozofii analitycznej, na przykład w dziełach Karla Poppera, psychoanaliza cieszy się szczególnie złą sławą i uważana jest za drugi obok marksizmu przykład pseudonauki. Smith nie tylko nie czerpie z tego twierdzenia, ale wręcz przechodzi nad psychoanalizą do porządku dziennego i traktuje ją jako naukowo udokumentowany fakt. No nie trzeba być filozofem, żeby wiedzieć, że tego typu postawa nie jest bynajmniej krytyczna i mimo wszystko sprzeniewierza się tytułowi książki. Czym zatem jest Śniadanie z Sokratesem? Z pewnością nie nazwałbym tej książki pozycją, która pozwala wdrożyć się w świat filozofii, a przynajmniej nie tej filozofii, którą uprawia się dziś w większej części świata. Jest to być może pewnego rodzaju zachęcenie do własnej refleksji nad prozaicznymi kwestiami, ale tego rodzaju refleksja ma na ogół więcej wspólnego z tak zwaną filozofią życia niż solidną, akademicką dyscypliną naukową. Jeżeli zatem szukacie czegoś, co pozwoli wam ująć filozofię jako naukę i zrozumieć jej meandry, to Śniadanie z Sokratesem nie jest tu dobrym wyborem. Podsumowując, wszystko to wskazuje, że poniższa ocena jest w pełni zasadna. Oczywiście, jeżeli ktoś z was chce się przekonać, czy istotnie tak jest, może sięgnąć po książkę samodzielnie, do czego serdecznie zachęcam. Zawsze w takich kwestiach należy mieć własne zdanie. To wszystko na dziś. Jeżeli wy macie jakieś typy książek, o których powinienem wiedzieć i które powinienem zrecenzować, dajcie mi znać w komentarzach pod filmikiem. Tymczasem zapraszam was do filozoficznej lektury. Być może niekoniecznie książki Smitha, ale jakiejkolwiek lektury, bo ta zawsze jest korzystna. Dziękuję.